Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy, w którym będziemy jeździć Nissanem Micro K11 Super S, czyli tym takim pseudo wzmocnionym, fajniejszym, etc., etc. No dobra, nie oszukujmy się, K11 nie jest interesująca. Chociaż ten konkretny model to jest taka skarbnica wiedzy bezużytecznej, która obchodzi tylko nissaniarzy i nikogo więcej. Także zapraszam Was na zwiedzanie mnóstwa rzeczy, o których nie chcieliście wiedzieć, których nie powinniście wiedzieć i jest to wiedza, która Wam się do niczego nie przyda. Nissan Micra K11, cichy bohater dowozów w pizzeriach, a wcześniej miejskiego wożenia dupy, studenckich wozideł i tak dalej. Wóz, który generalnie był bardzo dobry w tym, co robił, ale przeszedł bez echa, bo zabija nudą. To znaczy, przeszedł bez echa w popularnej świadomości takiej naszej dzisiejszej. W latach 90. zaliczył status takiej małej gwiazdy. W 93. został europejskim samochodem roku. Mimo to, w teorii, nie jest zbyt fascynujący, taki idealnie na ostatni odcinek sezonu ogórkowego. Ale dobra, tutaj na szczęście dorwałem jego jedną z niewielu ciekawszych wersji dostępnych w Europie, czyli Super S. Co to oznacza? Dużo wiedzy bezużytecznej o różnicach tego od zwykłego K11, które nie obchodzą nikogo poza użytkownikami K11. Ale najpierw odrobinę historii. Też z dozą wiedzy bezużytecznej. Micra K11 weszła na rynek w 1992 roku, zastępując Micrę K10 i wprowadzając zupełnie nowe silniki benzynowe 1.0 i 1.3 oraz kompletnie zmienioną, zaokrągloną stylistykę. W Europie poznaliśmy ten wóz jako miejskiego hatchbacka, ale na przykład w Japonii jako Nissan March można było dostać na przykład absolutnie kurwa obrzydliwego sedana oraz wersję kombi March Box. Też wyglądała jak niedojebana. Nie to, żeby zwykła Micra K11 była zbyt piękna. Istniał też kabriolet, nie mam pojęcia, kto go kupował. Ale to nie koniec patologii. Powstała też wersja pseudoluksusowa, przynajmniej w oczach Japończyków. Czytaj, do Micry K11 dokleili front jak ze starego angielskiego auta, wyglądający jak złożony w szopie przez nawalonego jak Messerschmitt wujka Władka. Wpierdolili do środka skórzane siedzenia i pyk, mamy luksusową Micrę. Jebos, Japończycy naprawdę mają nasrane. Ale to nie koniec takich debilizmów. Na bazie Micry K11 powstała też Mitsuoka View. Nie wiem, jak to przeczytać. Czyli Micra udająca starego Jaguara. Co to kurwa jest? Dobrze. W 97 miał miejsce lift. Zniknęła Micra Super S, a silnik 1.3 zastąpił motor 1.4. Zmieniły się jakieś duperele w wyglądzie. Na przykład, uwaga, znowu wiedza bezużyteczna, zniknął zupełnie taki mały znaczek jak tutaj przedni. Podobno fani Micry płacą za nie i po 400 zł. Czyli tyle, ile powinna kosztować cała Micra. A przynajmniej ta kosztowała. Pod koniec produkcji w Japonii doszło do bardzo ciekawego eksperymentu. Firma Moji, zajmująca się sprzedażą rzeczy bez brandingu, w 2001 przygotowała serię 1000 Nissanów Micra z silnikiem 1.0, pozbawionych oznaczeń w najgorszej wersji dostępnych tylko przez neta, tylko w kolorze białym. Nazywało się to Moji Car 1000 i miało przetestować potencjał takiej sprzedaży przez neta. Przypominam, 2001, same początki internetu. Taki trochę samochód z AliExpress, zanim powstał w ogóle AliExpress. Tylko Japończycy mogli wpaść na coś takiego. Tak czy siak, historia drugiej generacji Micry zakończyła się teoretycznie w 2003, przynajmniej jeśli mówimy o Europie. W Tajwanie produkowano ją do 2007, a zastąpiła ją K12, przy której ta generacja wygląda jak piękność, bo K12 to taka żaba stołująca się w McDonaldzie. A skoro o wyglądzie mowa, K11 Super S i jej wygląd. Stylizacja nowoczesna w latach 90., czyli typu mydło. Po prostu to wtedy było na topie, takie obłe mydlane kształty. Czy jest ładna? Nichuja. Jest tak samo ładna jak nóż do chleba z Ikei. Czyli chuj kogokolwiek obchodzi, jak wygląda. No dobra, ale gadu tutaj o wyglądzie tego wspaniałego pojazdu. A nie zapomnijmy o obśmiewaniu kolejnego chujowego OC, jeśli znowu mi się uda znaleźć kogoś, kto chujowo wyszedł na OC. Chyba, że tym razem przegram i ktoś miał lepiej. No to trudno. To wtedy tego nie pokażę i wezmę inne. Nagrywam jak debil telefonem, bo mi się rozpadła kamera. Ale dobra, mamy tutaj koleżkę, jeszcze z tego zadawałem te pytania, który miał Skodę Octavię, za którą zabulił 1350 za rok, przy tym jak miał już 6 lat prawo jazdy. Więc postanowiłem sprawdzić takie dwa warianty. Jeden kod pocztowy warszawski i ubezpieczenie samochodu od 5 lat. Wychodzi, że byłoby sporo taniej. Choć przyznaję, gdyby na przykład ubezpieczał samochód tylko 2 lata i w Warszawie, to wyszłoby mu dokładnie to samo praktycznie, co zapłacił.
Jeśli natomiast wpisałem kod z pipidówka dolnego i ubezpieczanie samochodu tylko przez 2 lata, no to też wyszło w pierdziu taniej. Czy mogę go obrażać, że na pewno przepłacił? Nie dam głowy, ale jak widać sprawdzić warto, bo może akurat tutaj było taniej niż on zabulił. I wy też możecie sobie sprawdzić, może wam za pomocą tej porównywarki też wyjdzie taniej, link macie w opisie. A jak nie wyjdzie taniej, no to trudno, no, zdarza się. Aczkolwiek trochę łatwiej jest, że wyszło taniej, no bo jest to minus 150 cashbacku z tego linku. Dobra, ale co do wiedzy bezużytecznej, w tej mydelniczce w wersji Super S kryje się kilka zmian. Na przykład przedni zderzak inny niż w zwykłej mikrze, pomalowany w kolor nadwozia. Lusterka w kolorze nadwozia, to też jeszcze, ale dalej z tyłu ten taki zaokrąglony spoiler też tylko z tej wersji. Tylny zderzak też w kolor. Wspomnienie lat 90. Jeśli miałeś 16 zaworów, to trzeba to było umieścić na karoserii. No i to tyle, o ile da się opowiedzieć o karoserii. Ewentualnie klamki, które się łamią, takie klamki, wyłamki, kurwa. No może poza tym, że jeden punkt należy się stylistom za wykorzystanie patentu skejkarów, mocno podniesionego dachu w celu powiększenia kabiny w malutkim aucie. Otóż tutaj, w przeciwieństwie do większości tych skejkarów, udało się to zrobić bez upodobnienia wozu do Toytoya. Natomiast zupełnie w każdym Japończyku w mikrze też gniją progi, podłoga itd. Nie jakoś strasznie, w końcu to 20-letnie wozy, a czasem już nawet prawie 30-letnie. Świat widział o wiele gorszą blachę. No ale gniją. I głównie na to umierają, bo mechanicznie to łatwiej zużyć młotek waląc w gwoździe niż zajechać mikrę. Wnętrze Mikry K11 Super S. Generalnie mam zawsze, ale to zawsze, zajebisty problem z mówieniem czegoś o wnętrzach takich małych pierdzików z lat 90. Dlaczego? Dlatego, że ta stylistyka lat 90., zwłaszcza u Japończyków, była taka, kurwa, niby poprawna, ale tam się nigdy nic nie działo. W sensie, trudno tu jest znaleźć coś, co by było w jakiś sposób nietypowe, wyróżniające, ale nie jest aż tak, żeby zupełnie tego nie było. Przykładowo ta tutaj kierownica występowała tylko w wersji Super S, jest taka pseudosportowa, tylko taka jakby sportowa kierownica z opuchlizną od bycia napierdalanym na japońskim torze przez japońskiego kierowcę. I druga kwestia to jest ta wielka półka. To akurat występowało w kilku samochodach tych lat. Podobne rozwiązanie z dużymi półkami, podobne, nie takie same, stosował na przykład Fiat. Z tym, że w Fiacie te rzeczy zawsze z tych półek wypadały, i tutaj podobno jak się położy telefon, to on nie wypada z tej o tutaj półki. Także to jest takie powiedzmy cokolwiek. Kolejna rzecz, ale to jest typowe dla moim zdaniem dla lat 90. To jest ta tapicerka w taki kolor, kurwa, jak są refleksy na wodzie, jak się rozleje benzynę. Albo jak się po prostu rozleje benzynę. To jest taki kolor, który po prostu maskuje brud. Dlatego się taki na przykład używa w autobusach miejskich aż do dzisiaj. Takie właśnie pseudo wyblakłe, tęczowe kolorki, na których niespecjalnie widać, że coś jest po prostu ujebane. Dobra, ale co nas jeszcze czeka tutaj z przodu, poza plastikiem tak szarym jak życie przeciętnego użytkownika Mikry K11, bo umówmy się, Mikra K11 jest turbo grzybiarska, nudna i w ogóle, czyli nie dziwi mnie, że złomnik ją lubi. Więc Super S to jest, jak już wspomniałem, taka kopalnia wiedzy bezużytecznej. Ma bardzo dużo takich quirks and features, które nie obchodzą nikogo poza fanami Mikry K11. Bo poza tą na przykład inną kierownicą i tą półeczką, która występuje tylko w Super SC, mamy tutaj na przykład rarytasik obrotomierz. Bardzo nietypowe podobno dla K11, ale to nie jest koniec rarytasów, bo mamy tutaj elektryczne szyby. Zobaczcie, to jest w ogóle ciekawostka, tylko lewa szyba ma tryb auto otwierania, zamykania, prawa to już spierdalaj. Mamy blokowanie szyb i mamy zamek centralny, który nawet działa. Kolejny quirks and features, typowy tylko dla Super S-ki, to są te fotele. Zamiast zwykłych stołków mamy takie fotele lekko wyprofilowane, prawie że sportowe. Uwaga, będzie suchar. Gałka do otwierania schowka jest Mikra. Jest, dobra. Sam właśnie załamałem się swoim żartem. Ale schoweczek niczego sobie, jeśli chodzi o wielkość. Tutaj na odpierdol zostawiony kod kreskowy części.
Doskonale. Możesz sobie szybko zczytać, jaki to jest numer części, jakbyś chciał sobie kupić kolejny schowek. Na nudnym i nieciekawym panelu środkowym nie znajdziemy nic specjalnego poza jedną zaślepką. Nie wiem, co to mogło być. No ale światło przeciwmgielne, awaryjki, podgrzewanie tylnej szyby, nawiewy. Nara. A, no i schowek. Schowek odpowiednich rozmiarów. Zmieścisz tutaj smartfona, choć nie było wtedy smartfonów. Za to szacun. A to nie jest koniec schowków, bo oczywiście mikra jest bardzo praktyczna. Tu mamy kolejny schowek przed kierowcą, na pilota do garażu czy cokolwiek. Po drugie, tu też widać doskonale praktyczność Japończyków. Otóż zobaczcie, pod tym kątem, kiedy to nagrywam, widzimy, że tu jest wszystko paskudne, już widać wszystko, co jest za deską, ale przecież nikt nie patrzy z wysokości kolan. Jeśli patrzymy stąd, wszystko wygląda w porządku, z wysokości kierowcy. Po co wypierdalać pieniądze na dodatkowy plastik, jeśli i tak nikt nie zobaczy różnicy? Ciekawostka, że to lustereczko kierowcy jest troszeczkę inne. Tutaj mamy takie, które w ogóle nie jest osłonięte. Z góry masz lusterko, jeśli jesteś pasażerem. A natomiast kierowca musisz sobie otworzyć, żeby się nie rozpraszał w czasie drogi, jak sobie wyjmie osłonę przeciwsłoneczną i nie zaczął obczajać, jak bardzo źle dzisiaj wygląda. Bo na przykład jak ja tutaj sobie spojrzę na swój ryj, to... Jeszcze zrobiłem zeza. Kurwa, więcej schowków, więcej praktyczności. Tak nie zmieni to nic, że jak patrzę na to wnętrze, to mam ochotę oglądać chińskie bajki, żeby chociaż trochę pokolorować swoje życie. Poważna gałka Mugen i harmonijka jak w Polonezie Karo. Powiedziałem to tylko po to, żeby zdenerwować złomnika, który lubi K11 i nienawidzi Karo. Natomiast co trzeba oddać mikrze? Przy tym, jak jest małym samochodem, ja siedząc z tyłu za kierowcą, który ma odsunięty fotel, bo to tak dla siebie odsunąłem, jak dla siebie, kurwa. Nie dość, że mieści mi się głowa, to też jako tako mieszczą mi się tutaj nogi. Nie jest to najwygodniejsza pozycja w historii ludzkości, ale tutaj naprawdę da się żyć. Jak przystało na ten chujowe plasticzki z tych lat, otwieranie bagażnika jest pełne pułapek, na przykład można sobie urwać oświetlenie tablicy rejestracyjnej. I bagażnik. Oczywiście z korozją. I to jaką? Co do mechaniki, wiedza bezużyteczna dotyczy na przykład zawieszenia. Podobno ten drążek Panharda to coś specjalnego dla tej wersji. No i jeszcze hamulce tarczowe z tyłu, bo wiecie, za wielką mocą 75 koni idzie wielka odpowiedzialność, czy coś tam. Natomiast silnik 1.3 16-zaworowy to była nowa konstrukcja opracowana dla Mikry K11. Konkretniej mała rodzinka motorów CG, aluminiowych, bardzo wytrzymałych, DOHC i przy tym oszczędnych. Po prostu udanych, nowoczesnych jednostek zasilanych wtryskami. Generalnie nikt się o nich specjalnie nie rozwodzi, bo to taki typ cichego bohatera, bez spektakularnych osiągnięć, za to odwalającego mnóstwo dobrej roboty. Co ciekawe, te same motory trafiały do wózków widłowych Nissana. Ten tutaj ma 75 koni, a po lifcie zastąpiło go 1.4. I to tyle, co tu się rozwodzić. Jest po japońsku. Dobrze, solidnie, bez niesamowitych historii. Zalety? Fabrycznie kręci się do 7300 obrotów. A, i no jeszcze co do szczegółów. Po pierwsze, mikrę można było dostać z CVT, z bezstopniową przekładnią. To jest pierwsza ciekawostka. Aha, no i bym zapomniał, istniała też wersja diesel z silnikiem Peugeota 1.5. Dobra, jak się jeździ Nissanem Micro K11? Cokolwiek słychać, to jeździłem już Mikrą K11 1.0 i to generalnie była śmierć kliniczna mózgu. Tam nie działo się absolutnie nic. Oczywiście to był samochód bardzo posłuszny, ale on nie jechał w jakiś niesamowity sposób. To 1.0 sprawiało, że czujesz, jak się starzejesz, jak rośnie ci broda, jak pojawiają się zmarszczki, świejesz. Generalnie odechciewało się żyć w tym samochodzie. I nadawało się on tylko do bycia taką pralką, takim kurwa sprzętem AG1 najgorszego sortu. Pereska, co prawda ten egzemplarz teraz jakoś masakrycznie hałasuje, to nie jest normalna głośność dla tego samochodu w żadnym wypadku. Super S-ka nadal nie jest ciekawa, to nie jest samochód, który jest fascynujący w jeździe, natomiast ma kilka zasadniczych zalet. Po pierwsze, to 75 koni jest odczuwalne. To nie jest tak, że to jest samochód super szybki, ale on bardzo dobrze udaje dynamiczny. Bardzo dobrze udaje to, że może jechać szybciej i
Co więcej, można się tutaj pokusić nawet o jeżdżenie parasportowe, dlatego że mamy te tarcze z tyłu, czyli ten samochód jednak lepiej hamuje od standardowej mikry, przyspiesza w naprawdę akceptowalny sposób, ale przede wszystkim on się całkiem dobrze trzyma drogi. Nie jest to coś nierewelacyjnego, nie jest to jakiś totalny go-kart, bo po prostu wygina się w zakrętach, ma wychyły, kurwa, jest stosunkowo miękki jak na takie malutkie gówno, ale można się nim troszkę pobawić. Chodzi o wszystko, co otacza to, jak się tym jedzie, czyli jak się siedzi za kierownicą, jak się obsługuje elementy. Jest to po prostu w 100% japońskie. To znaczy 100% japońskie. To znaczy, że Japończycy mieli taką piękną tradycję, że jeśli coś robili w samochodzie, to nie robili tego na przykład jak Włosi albo Francuzi na zasadzie zróbmy coś, żeby było coś nowego, kumacie, kurwa, no, przy czym to nowe nie zawsze znaczy dobre, tylko wszystko ma tutaj swój sens. Kierownica jest względem pedału w odpowiedniej odległości, siedzi się wygodnie, ten fotel jest troszkę twardy, ale nie twardy w jakiś taki sposób, żeby miały boleć plecy czy coś takiego. Przypierdoliłbym się tylko do tego, że wyprofilowanie pod plecy jest spierdolone, ale może chodzi o to, że to po prostu dla skośnookich panów, którzy mają 1,70 m wzrostu. Ale nie wolno się śmiać z niskich, to jest bardzo, bardzo niemiłe, dlatego ja się w ogóle nie śmieję z jakichś kurwa karłów obsranych. Określenie poza tym, że supereska to jest skarbnica wiedzy bezużytecznej, to jest to, że ten samochód jest po prostu poprawny. Wszystko jest przemyślane, poza zabezpieczeniem antykorozyjnym, o którym nie myśleli w ogóle, więc gnije jak pojebano. Wszystko tu jest przemyślane, dobre, to jest samochód w kurwę niezawodny, w kurwę pancerny tak naprawdę, który się naprawdę nie da zabić, dopóki nie zgnije. To jest takie typowe japońskie podejście. Dlatego jedną wadę. To wnętrze jest kurwa brzydkie. Jest po prostu kurwa brzydkie. Na zasadzie niby wszystko jest tu poprawne. Jeśli myślisz o rzeczach, które są ładne w życiu, nie wiem, piękne pola uprawne, tam gdzie dzięcielina pała, poloneskaro, czy inne takie fajne rzeczy, to oczywiście do tego nie należy deska, kurwa, z mikry. Ale za to to, jak już jeździ, jeśli zakładamy, że jest to taka trochę ciekawsza pralka, jest git, jest ok, jest naprawdę w porządku. No i to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam jak zawsze mamę. Nic mądrego już nie powiem niestety, ale zazwyczaj nie mówię nic mądrego. Pamiętajcie, że w opisie macie minus 150 zł cashbacku. Możecie sobie skorzystać, albo możecie sobie nie skorzystać, mój styl.